Karolina Wiszniewska, mam 17 lat. To jest moja siostra Klaudia. Jest moją bliźniaczką dwójejową, ale jednak nadal podobne. I mamy ten sam problem, mianowicie nasze nosy od zawsze. Mój nos jest z profilu po prostu bardzo duży. Nie dość, że zagięty na końcu, po prostu robi się z tego taki czubek zagięty. Chciałabym, żeby on był po prostu normalny. To jest straszne. Ten cały garb tutaj, to jak on jest po prostu ogromny. I on jest zły z każdej strony. I z przodu, i z profilu. Z przodu wygląda po prostu jak, nie wiem, jak truskawa albo coś. Przechodząc do gimnazjum, nie miałam problemu z nosem, nawet tego nie widziałam. Jakby moje towarzystwo mi uświadomiło, że coś jest ze mną nie tak. Najgorsze jest to, że to nie były tylko takie jak przytyki kolegów, koleżanek, tylko nawet nauczycieli. I no, jakby ja sama nigdy nie zauważyłam tego problemu. I dopiero potem jakby ludzie mi o tym powiedzieli. Miałam właśnie w szkole takiego WF-istę, który mnie bezpośrednio nie uczył, w sensie trenował chłopaków na WF-ie, kiedy były tam rzuty do kosza i tak dalej. Podszedł do mnie tak od boku i powiedział: wow, laska, ale ty masz wielki kinol i po prostu wygląda jak klamka i tak dalej. Ja po prostu wybiegłam z tej sali i... Mam tak jakby chłopaka, partnera od długiego czasu. I to jest jedyna osoba, której powiedziałam o tym problemie, ale to dlatego, że znamy się masę lat. Odpowiedział tak niedosłownie, ale że w sumie to by mi się przydała taka operacja. Tak szczerze, jak już iść pod nóż, to tylko z moją siostrą. Zawsze wszystko razem, od urodzenia to już... Wszystko dzieliłyśmy razem, te same problemy, te same zmartwienia. No, ja ją traktuję w zasadzie, traktujemy się jak jedną osobę, bo z racji tego, że jesteśmy tak podobne, to po prostu może dwie dusze, ale jedno ciało. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że wygląd to nie jest wszystko i że to nie jest najważniejsze w życiu. Że najważniejsze są prawdziwe wartości, które niesiemy, które wyrażamy, a nie to, jak człowiek wygląda. Przecież... No, jest takie przysłowie, tak? Nie patrz na wygląd, nie patrz na serce człowieka, bo serce zostaje, a wygląd ucieka. Patrz w serce człowieka. Tak. Klaudia i Karolina przychodzą do kliniki razem z rodzicami. Bez ich zgody niepełnoletnie siostry nie mogą decydować o swoim leczeniu. Bliźniaczki skonsultuje specjalista chirurgii plastycznej dr Marek Szczyt. Pacjent zawierza swoje ciało lekarzowi. To on jest tym szczególnym człowiekiem, który przetnie jego ciało, wytnie jakiś element, zrekonstruuje. Więc musi mu zdecydowanie bardziej ufać. Z kolei lekarz musi to zaufanie zdobyć. Nazywam się Marek Szczyt, jestem chirurgiem plastykiem. W zawodzie pracuję około 25 lat. Jeżeli już tu jesteście, to znaczy, że te nosy wam się nie podobają i szczęśliwie jest tak, że można je trochę zmienić. A co prawda, tu sobie przeanalizowałem te nosy na zdjęciach, natomiast chciałbym je osobiście dotknąć, bo to ma duże znaczenie, dlatego że te tkanki u mnie zawsze są takie same. Na zdjęcie tego nie pokazuję. Klaudia, prawda? Nosek jest wyniosły w tym miejscu. Każdy by powiedział, że trochę garbaty. I ma dość szeroki, za to opadający czubek. I byśmy go tak przerabiali, żeby już tych cech charakterystycznych nie było. Bo uważa się, że ładniejsze nosy są wtedy, kiedy nie mają garbka, są krótsze i mają wąskie czubki. I u jednej, u drugiej zdaje się to samo zrobimy. Przepraszam cię na chwilę.
Karolinka, prawda? Tak. Okej, dobrze. I tu jest podobna sytuacja. One mogą mieć problem z tymi nosami, ze swoim wyglądem. Zwłaszcza, że nie oglądają siebie tylko w lusterku, ale patrzą na siebie nawzajem. W związku z tym widzą swoje odbicie w siostrze i wiedzą, jak wyglądają na co dzień. Chcecie mieć takie same nosy? No pewnie, że chcemy takie same. W takiej sytuacji zrobimy tak, że ja będę i jedną, i drugą z was operował. Niestety nie jednoczasowo. No, tak. Trudno by było sobie wyobrazić dwa stoły, jedna lewą, druga prawą ręką operowana. Więc pewnie tego samego dnia, ale po kolei. I spróbuję zapamiętać, jak zrobiłem pierwszą, żeby drugiej taki sam zrobić. Natomiast mam nadzieję, że po tej operacji będziecie jeszcze piękniejsze. My też mamy taką nadzieję. Mi się wydaje, że właśnie to, że one będą razem operowane, jednego dnia będą mogły siebie wspierać, będą mogły siebie pocieszać, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc one już teraz zachowują się bardzo fajnie, bo jedna z drugą współgrają. I mam nadzieję, że ten okres rekonwalescencji zniosą dzięki temu dużo lepiej niż każda osoba samotna. Także świetnie, że tak się złożyło.